Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego Pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Noc ze swej natury jest czasem snu i odpoczynku. Druga i trzecia straż, o której mówi w dzisiejszej Ewangelii Jezus, to środek nocy, między północą a godziną trzecią w nocy. W czasach Jezusa, w których nie było elektryfikacji, był to dla ludzi czas najgłębszego snu. Trudny moment na czuwanie, a jednak Jezus wzywa nas, abyśmy czuwali i nie poddawali się ospałości. Oczywiście słowa dzisiejszej dobrej nowiny mają wymiar duchowy, a zatem nie chodzi o fizyczne czuwanie, ale o duchową gotowość na przyjście Chrystusa. Zadajmy sobie pytanie, czy jestem gotowy na spotkanie z Chrystusem, czy to w śmierci, czy w dniu Jego paruzji. Przepasane biodra i zapalona pochodnia to znaki tej gotowości. Płomień pochodni jest symbolem głębokiej wiary, natomiast przepasane biodra to symbol ascezy. Wiara i asceza powinny cechować ludzi szykujących się na powrót Chrystusa. Czy moje życie przeniknięte jest duchem wiary i ascezy? Chrystus obiecuje tym wszystkim, którzy tak będą czuwali, uzbrojeni w głęboką wiarę i przepasani ascezą, że On sam będzie im usługiwał podczas niebiańskiej uczty. Zadatek tej uczty mamy już tu na ziemi. Kiedy gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii, sam Chrystus usługuje nam, podając nam swoje słowo i najświętsze ciało jako duchowy pokarm na życie wieczne. Eucharystia jest już teraz przed smakiem nieba. Częsta komunia święta przemienia i umacnia naszego ducha bardziej niż jakikolwiek inny środek duchowy.